Manko Mugole z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry Hogwarts Legacy. Przyprószyło mi włosy, zauważyłem, bo śnieg tutaj pada. A dzisiaj kolejne zadanie poboczne i mamy rozegrać mecz. Pamiętacie, pierwszy odcinek, jak zaczynaliśmy grać w Hogwarts Legacy, była taka misja. A teraz mamy drugą taką misję, już wam pokazuję. A mianowicie, to jest ta. Ktoś szuka nowego przeciwnika na korcie przywoływaczy, więc my sobie właśnie... Jesteśmy na miejscu i zaraz rozegramy takie starcie. Hello Samantha. Are you here for someone's court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until never mind. Shall we begin? No oczywiście, jestem gotowy. Yes, I'm ready to play. Zapomniałem jak to się gra, ale zaraz zobaczymy. O mnie. O, to tak. A właśnie Adi jest z nami, zapomniałem tutaj powiedzieć. Dobra, Samantha 0, Adam 0. Przypisz zestaw zaklęć Akio. No właśnie, tylko mogę jedne wziąć, ale ona mnie tutaj... Czemu ona zaczęła? W sumie ja mogłem od razu... Co ona ty robi? Dziurę. Nie może dziurę traf. No co jest? A kolej teraz. No właśnie, nieco, bo to widzisz, tutaj chodzi o to, że to coś przyciąga. Ty, no ona tu mnie tu rozpiernicza mnie. Dobrze, ale spokojnie, spokojnie. Dobra, dobra, jeszcze się nie poddaję. No pierwszy raz, że tak powiem, na pewno nie wygramy, no ale zobaczymy, za którymś razem nam się to uda, mam taką nadzieję. Chyba, że jakbyśmy sobie stanęli tutaj z tej strony, nie, bo to uderzymy w jej kulkę. Jeszcze za 50 strzeliła, nie? To jest nie fair. Dobra. I tam ustania piłka. I chyba jest 50. No jest czy nie jest? Jest! Ale wygrała. No wygrała, no ale... Ale spokojnie będziemy mogli powtórzyć tą misję, tak mi się wydaje. Oczywiście. Po skutku. Konamy cię. No fajnie by było, jak ja bym mógł zaczynać, ale ona zawsze zaczyna, no. No i co? Powiesiła się. Przez chwilę. No bo tak samo zagra chyba tak. Tak. My tutaj przyciągniemy sobie, pójdę z tej strony i spróbujemy od razu zblokować ją. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra. No pięknie, jest 50. Brawo. Ona teraz, no, zblokuje mi tamtą kulkę, ale nie poszło jej tak dobrze. Znaczy, no, podobnie jak ostatnio. Więc jeżeli teraz udałoby nam się tutaj za 50, no to już byśmy mieli ładną przewagę, bo ona dopiero ma 50, a ja jeszcze mam kulki. Próba. Tak jest. Tak jest, o to chodzi. Łatwizna. No, teraz będzie... Ta, która za pierwszym razem, chyba że ta coś tutaj wymyśli i mnie zastawi. Nie, dobrze. To mi wystarczy tak naprawdę. Już chyba wygrałem. Tak mi się wydaje. Tak, już wygrałem. Już wygraliśmy. Pięknie. No to widzisz, nie było Adi tak długo. Nie było tak źle. I może z kompletem punktów 150, ale żeśmy to rozegrali. Jak mam to przebić? Już po wszystkim. No właśnie. To jest to, nie dasz rady. No i pięknie. Zwycięzca kortu przywołaczy. 150 punktów. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Dobrze grałaś. No nie doceniałaś mnie. Albo tak, no. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough.
But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. No i pięknie. I tą misję mamy zakończoną. Drugi mecz. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajnie. To no, tak szybko zrobiliśmy w 5 minut. To oczywiście zaraz sobie tutaj na mapę zobaczymy, co jeszcze w pobliżu mamy. Nie. Ja tu nie chcę. Przede wszystkim chcę sobie zobaczyć. Jest tutaj coś jeszcze. Tu w tym skrzydle nie ma nic. Ojejka, muszę. Znowu zrobiłem ten błąd, że mnie tam od razu przenosi. A ja chciałem tylko zobaczyć. No dobra. Może akurat będzie coś tam jeszcze. Dobra, tu jesteśmy. Otwieramy mapę. Skrzydło astronomiczne. Tutaj nic nie ma. Tutaj też już wielkie schody. Zobaczmy. Nie ma. Wielka sala. Jest. Jest tutaj. O, nawet nie wiem, co to jest. Popi. O, i mnie udało się pokonać usuwników. A to jest jakaś misja też. Ale tu jeszcze jest taka misja, widzę. Co? Trytona woda smącona. Dobra, no to weźmiemy sobie to. Okej, i może się od razu tu przeniesiemy. Szybko sobie zbiegniemy. I zrobimy kolejną misję. No dobra, jesteśmy. To biegniemy. Nie w tą mańkę. Do góry. Prawo, w lewo i na drzewo. Strony przewodnika już nie musimy szukać, bo mamy wszystkie w Hogwarcie. To już mnie bardzo cieszy, a my idziemy tu. Coraz bliżej, ale schody. Rebellion. Schodzi się zawsze łatwiej, nie? Chociaż nasz bohater nie męczy się. Kondycję ma naprawdę sztos. Przepraszam. Okej. O, za chwilę powinniśmy tutaj dojść do tej kolejnej misji. Już widzimy ją. Tak, i tu siedzi. No, zimą chcesz pływać, to raczej nie za dobry pomysł. Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Ah, no tak. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. Okej. Uważam, że marnujesz czas. Nie no, podziwiam to, co I'm robisz. Impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. Opowiedz mi o relacjach czarodziejów Rytonami. How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? Jakie są zadania łączniczki? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course.
And I'd share with them anything they wanted to know about wizardkind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. No okej, okay. I ostatnia interakcja, co cię tak interesuje w Trytonach? What is it about the Maa people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known Maa people, Sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Okej, mogę ci pomóc. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do o, czyli that. Będziemy pływać. Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. O, tu jest gdzieś jaskinia, okej. Czyli... I can't wait to hear about what you find. One day soon I'll see for myself. I just know it. Dobrze, płyniemy. No takiej misji się nie spodziewałem, że będziemy tutaj pływać zimą. Ale w końcu jesteśmy czarodziejem, możemy jakieś zaklęcie. Właśnie nurkuję, możemy jakieś rzucić zaklęcie i będzie ciepło. Did the Maa people really leave Narada an artifact? No i pięknie. O, mamy. Motylki. No to wiemy. I gdzieś. O, dobra, tutaj mamy jednego motylka. Wielki lubią światło. Lumos. Ale pierw muszę. Ringo i teraz. I'll need you to come with me. Tak, ty polecisz tutaj. Now for the rest of you. I tutaj też mam tutaj. A, jeszcze trzeba trafić. Chodź motylku. Drugi i trzeci gdzie jest? A, tutaj. Lumos. No i pięknie. Mamy trzy. Teraz otwierają się nasze wrota. Odszukaj i zdobądź trytoński artefakt. To już by był tutaj ten artefakt? No to spoko. Tak jest. Mamy ten artefakt. No i pięknie, i wracamy do niej. W takim razie, Nura. O, jak to koniec misji, to jeszcze jedną zdążymy zrobić. Dobra, gdzie ona jest? Tam. Płyniemy. Jak Michael Phelps. Szybciej, chłopie, nie męcz się. No, to wychodzimy. O tak, dobra, porozmawiajmy. Your gift from the Maa people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Dokładnie. And I'm glad we helped to foster some diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again. No nie ma problemu. You may have just helped improve relations between wizardkind and Maa people for decades to come. I can't wait to study this. Dokładnie, misja ukończona, ale zrobimy sobie jeszcze jedną, więc szybciutko już przechodzimy do mapy. I teraz wiemy tak, byliśmy wielkie schody, nic nie było. Wielka sala tu chyba mieliśmy. Tak, mieliśmy, ale to sobie zostawimy, bo to będzie trochę dłuższa misja, mi się wydaje. Zobaczymy aneks biblioteki. O tak, w aneksie biblioteki są. Więc sobie, i to nawet dwie są, więc sobie szybko tutaj leć misję i od razu sobie podróż się przeniesiemy bardzo szybciutko.
No, trzy misje. Nie wiem, czy wykonywałem już trzy misje podczas jednego odcinka, ale patrzę, 15 minut nagrywki. Więc idzie bardzo dobrze, bo wszystko jest bardzo blisko siebie, tak. No właśnie, już jesteśmy tutaj. Na razie to więcej czasu spędzamy na rozmowę. The one I told you about after charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. No dobra, coś okropnego. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb, and poof! His feet transfigured into beets. No tak, przydałoby mu się pomoc. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? No właśnie, na pewno można. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. No też mi się tak wydaje. So, will you help us? Oczywiście. Skąd wzięła się ta klątwa, to wiemy. Jeśli pomogę, moje stopy również zmienią się w buraki. Muszę to zapytać. I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Okay. Czym zasłynął why ten właśnie? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Okej, skąd wzięła się ta klątwa? Jeszcze się zapytamy. The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Okej. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. Okay, dobra. Lecimy z tym. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you. Thank you so much. You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. O, czyli przenosimy się. Thank you for your help. Misja rozpoczęta. A to nie jest ta, którą pokonaliśmy. Daleko. No chyba tak, nie? I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Dobra, ja sobie za chwilę stąd wylecę. Bo muszę wyjść na zewnątrz. Dobra, wychodzimy.
Skakujemy na miotełkę. Runiemy. Z której strony? Nie z tej mańki. No widzę, dosyć daleko jest nasz cel. Ale damy radę. Tu są te chodki. Tak, tutaj byliśmy. No i lecimy. Miotłolotem. Pięknie, dobra. Już coraz bliżej. Uwaga na drzewa. A drzewa mogą zrobić, że spadnie? Nie, nie, nie. Nie. O. Balony, jak gdzieś byśmy widzieli, można się zatrzymać, ale na balonów. I my tu lecimy cały czas. Ojojka, widzę koniec mapy, więc szybko spojrzę, czy my w dobrą stronę lecimy. Jesteśmy tu, a gdzie jest ten grobowiec? Pewnie tutaj gdzieś. Tak, tutaj. Tu mamy dolecieć. O, my w dobrą stronę lecimy. Gdzie zaraz zrobi, o właśnie, w ten sposób. Lecimy. No i pomalutku dolatujemy. Teraz zobaczymy, co tutaj jest. Co tu się... jest prosto, czy nie? Coś tu jeszcze jest ciekawego. O, zwierzaki są. Pufki. Pufki! Ale my tu po pufki nie przyszliśmy. Tylko musimy wejść do grobowca. Skąd weź pamnąć? Ale podejrzewam, tak łatwo chyba nie będzie, bo jednak daleko, bo trzeba lecieć. Ferius. Revelio. Całkiem możliwe. Moje nogi nie zmieniły się w beat. To jest dobry start. Chyba byliśmy gdzieś. Gdzieś z skrótem. Should have known a herbologist would use devil's snare. Lumos. Tak, Lumos. To byliśmy chyba, tak, i tutaj tak, mieliśmy walkę. I tu było parę, ale teraz już jest pusto. No i jest, patrz. Aha, dobra. Trzeba nachylić. Wieczka taka straszniejsza, ale my już jesteśmy. Tak, jest sarkofag. Umieść herb. No i teraz mamy do niej wrócić. Okej. To było chyba trochę łatwo. Żeby się wyjść. No to są takie poboczne czasami misje, są dosyć proste. Chyba że teraz coś tutaj nas napadnie. W drodze powrotnej. Idziemy dobrze, nie? Tam na górze. Tak, myśliśmy tamtędy? No, widocznie. No dobra, wspinamy się, nie przypominam sobie, ale... No właśnie. No bo źle my tutaj wyszliśmy, dobra, tu muszę iść. Teraz tutaj, tu w lewo, tutaj do wyjścia. Grobowce już mamy dosyć dobrze rozpoznane. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. No dobra, tutaj jeszcze wiem, że była jakaś walka. Może pomyślisz, że to nie zadziała? O tutaj. Ale to wilka. Tak, wilki. Dobra, dawno nikogo nie walczyliśmy, żebym nie wyszedł z sprawy. No. Łatwo.
Bardzo łatwo. No dobra, lecimy do niej. Trzy misje na jeden odcinek wystarczą. Nie były to długie misje, aczkolwiek... Ta najdłuższa była. No bo musieliśmy długo lecieć. Tak. Ale już wracamy do naszego pięknego Hogwartu. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje. Pokażę tu jeszcze na dole coś do zebrania. Chyba. Co tam za kamyczki są? Siąć. Chcesz wylądować? A, skrzynka. No i lecimy. Czy malwa by się przyda? O, coś tutaj jest. Serduszek za to? No czasami kiedyś myślałem, że nigdy się mu nic nie dzieje. Ale nieraz tak jest, że o, coś tu jest, widzę pająki. Pająki są brzydkie, więc czasami sobie... nie, a czasami tak. O, oj, oj, oj. A, tu nie tylko pająki. Ale to sobie pięknie tego tam raz, dwa i już go nie ma. Jeszcze jest ich dosyć dużo, wiem. O, możemy uwolnić zwierzątko. Pewno to zrobimy, tylko pierwszy się zajmę. Pięknie, dobra. No nie, tutaj widziałem cię, myślę, że się ukryjesz. Dobrze. Tutaj siedzi zwierzaczek, trzeba go uwolnić. Uar. Dobrze, niech sobie ucieka wolny. Co to jest? Kuguar. Masz Kuguar napisane u góry. O. Dobra, to chyba wszystkich załatwiliśmy. Myślałem, że ich było więcej, ale nie. No i tu już chyba mamy pusto, że tak powiem. Tak. A tu jest jeszcze jeden błotory. Dawno błotory ja żadnego. Jest tutaj. Sobie go podnosić. Daj język. Koleżko. No, podnieś języczek. O. No i teraz musimy się napełnić. I już teraz. No, podnieś jeszcze raz. No. Cia. Język odcięty. Zabieramy język. I lecimy do naszej koleżanki. Która chyba się... która będzie zadowolona. Musi być. To gdzieś u góry było, na pewno. A tym? Za górami, tutaj. Za lasami. Gdzie? No w tym tutaj, w o. Tym budynku. Tutaj wylądować. No co, tu nie mogę? No nie, no weź. Tu. Nawet nie mogę przelecieć, no. W końcu się udało. Dobrze, to już idziemy. Do niej. Daleko tutaj wszystko. Czy my się oddalamy, czy my do niej idziemy? Nie, no, a nie, idziemy. Tutaj trzeba. No właśnie, przez drzwi. Teraz tutaj. Tutaj już za chwilę. Powinniśmy do niej dobiec.
Rebellion. Tak. Tu. Gdzie to? Tutaj, nie? I jeszcze tylko tutaj do niej dojść. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. To dla mnie pestka. Żaden troll nas nie znał. Nie widzieliśmy nawet trolla. A troll? Oh dear, I'm so sorry, that's awful. No one has been in that tomb for centuries, but I can't say I'm surprised. Przecież tam nie było trolla. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course, I certainly would be. William and I are forever in your debt. No i pięknie. Thank you again for what you did. Może go przegapili? Nie, nie było. Zdjęcia klątwy. Zdjęcie znaczy się. No i pięknie, mamy to zrobione, także Mugolaki, jeszcze zobaczymy, co, czy mamy coś w inwentarzu, na pewno, jak zwykle. Co my tutaj odkryliśmy w inwentarzu? Dobra. Kolekcje. Zbieramy te wszystkie pierdołki. Dobra. I jeszcze tutaj coś, o. To mamy, co to jest? Totem. Duży totem. Totem, totem. Tak, totem albo to tamten. 78%. Tak więc moje Mugolaki, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście poproszę o łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby po prostu dołączyć do następnego odcinka z gry Hogwarts Legacy, Dziedzictwo Hogwartu. Dzięki Adi za dziś. Dziękuję, pa. Tak więc do usłyszenia, Mugole. Trzymajcie się, koniec psot. Cześć.